Początek wiosny to czas, w którym maturzyści intensywnie przygotowują się do egzaminu dojrzałości, a także poszukują najlepszego kierunku studiów i wymarzonej uczelni, która pomoże im rozwijać ich zainteresowania i pasje. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie tylko bierze udział we wszystkich największych krajowych i zagranicznych kampaniach informacyjnych skierowanych do młodzieży, ale przede wszystkim sama organizuje liczne dni otwarte i imprezy, podczas których uczniowie klas maturalnych mogą zapoznać się z ofertą SGGW. Na tych właśnie stoiskach nasi studenci, nasi pracownicy przedstawiają ofertę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ofertę, która obejmuje 37 kierunków. Dzień taki jest bardzo ważny, ponieważ tutaj jest okazja, żeby przyjść, z jednej strony zobaczyć, porozmawiać z naszymi już studentami czy pracownikami, wziąć materiały, które można by obejrzeć w domu, a potem także przejrzeć stronę internetową. Ale co ważne, to to, że jest możliwość przejścia się po kampusie naszym, zobaczenia potencjalnie przyszłego miejsca studiowania, a myślę, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma wiele do pokazania, jako że jesteśmy uczelnią dobrze wyposażoną od strony infrastrukturalnej, mamy piękne budynki, doskonale wyposażone laboratoria, także sądzę, że kandydaci będą mieli lepszy obraz, w jakim kierunku pójść, co należałoby studiować. Absolwenci naszego kierunku studiowania bardzo duże możliwości w pracy. Mogą zajmować się inżynierią produkcji, całą analityką, czyli pracować w laboratoriach badawczych, pracować w sanepidzie, no i przede wszystkim rozwijać się. Wszyscy się biją o technologów drewna, bo to jest najlepsza, wykwalifikowana kadra, najlepsi inżynierowie. 3,5 roku i po prostu jest człowiek gotowy do pracy w firmie. Może być dyrektorem już po 2 latach. Po prostu jest nieziemsko. Wydział Nauk Ekonomicznych oferuje nam bardzo dobrą atmosferę, po pierwsze. Po drugie mamy na przykład praktyki. Praktyki rolnicze, praktyki w instytucjach bankowych, w bankach. Często organizują nam również targi pracy, gdzie możemy znaleźć różne oferty na staże. Możemy zdobyć duże doświadczenie. Oprócz tradycyjnych wykładów mamy też spotkania z wielkimi bankowcami, ekonomistami, z różnymi wielkimi osobistościami. Możemy zaproponować również Akademię Przedsiębiorczości dla licealistów. Mamy spotkania stacjonarne oraz zajęcia e-learningowe, czyli przez internet. SGGW to nie tylko studia, mamy liczne organizacje studenckie, w które możecie się wyrażać. Są to chóry akademickie, zespół ludowy Promni, Square Dance. Mamy 50 kilka kół naukowych, gdzie możecie realizować swoje pasje naukowe. SGGW dba także o rodziców uczniów klas maturalnych. Instrukcja obsługi maturzystów, czyli podtytuł brzmi: co każdy rodzic maturzysty powinien wiedzieć. Chodzi o to, że okres zdawania matur, dostawania się na studia, to jest okres dużej nerwowości w rodzinach całych. No i chcielibyśmy pomóc rodzicom, żeby psycholog mógł przedstawić, jakie problemy mogą pojawiać się w tym czasie. Nie traktować go w sposób zupełnie jakiś taki oderwany, bo synuś córeczka zdaje maturę. Jak zrobić, żeby obie strony jak najlepiej przeżyły ten okres zdawania egzaminów maturalnych? Wrażenia rewelacyjne. Pani Ania jest świetnym prowadzącym. Przedstawiła nam, co zrobić z młodzieżą. Jak nie naciskać, jak nie przeżywać za nich tych matur, tylko pozwolić im spokojnie przeżywać tę maturę. Jak się do niej przygotować w odpowiedni sposób. Polecam każdemu. No bardzo miło, no fajnie było w takiej postaci prezentacji z ust specjalisty dowiedzieć się, no, że matura to nie jest koniec świata, tak? Mogę powiedzieć, że troszeczkę uspokaja nas rodziców, może rzeczywiście tacy nie będziemy zestresowani i damy trochę dzieciom więcej luzu w domu. Fajnie jest na takie spotkanie pójść, bo człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że nie jest sam jako rodzic maturzysty, że może większość jednak tych maturzystów zdaje, że to nie jest tak, że wszyscy oblewają tę maturę. No nie wiem, takie optymistyczne podejście może trochę. Uczniowie klas maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur. 7 kwietnia ruszyła rejestracja osób, które chcą wziąć udział w konkursie Start po Indeks. Pozostaje tylko wybrać wymarzony kierunek. Szanowni kandydaci na studia, zapraszamy na SGGW.
Mamy dla Was najnowszy informator, przejrzysty, świetna grafika. Mamy dla Was super stoisko. Mamy studentów, którzy odpowiedzą na Wasze wszystkie pytania. To oczywiste. Mamy najlepsze laboratoria, jakie możecie sobie Państwo wymarzyć. Mamy wspaniały kampus. Mamy fantastyczną atmosferę. Doskonałą kadrę dydaktyczną. No czego Pani może jeszcze chcieć? Jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce, no po prostu jest u nas super atmosfera, są u nas super ludzie, prowadzący naprawdę są na światowym poziomie, mało tego, wiedzę zdobywają swoją przez praktykę i przez praktykę nas uczą, dlatego jest nam łatwiej zapamiętywać informacje. No ja osobiście jestem z Wydziału Nauk o Zwierzętach, dlatego to polecam głównie. Słuchajcie, tylko u nas warto studiować, mamy 200 lat w tym roku, będzie super impreza, dni SGIW będą trwały 4 dni. W maju zapraszamy wszystkich, zapraszamy na nasz kampus, wejdźcie na naszą stronę internetową, mamy super filmy. U nas wszystko jest fajne, chłopaki są fajni. Mamy najlepsze laboratoria, centrum wodne na świecie. Super przedmioty, super praktyki. VIP jest super, mamy dużo sprzętu, mamy kilka laboratoriów. Mamy u siebie na Wydziale ognisko wydziałowe, na którym integrujemy środowisko nauczycieli i studentów. Zapraszamy, to jest wydział innowacyjny, zapraszamy. Cały wydział mamy skierowany na tematykę, zarówno jeżeli chodzi o dietetykę, jak i gastronomię i hotelarstwo oraz żywienie człowieka i ocenę żywności. Skupiamy się zarówno na produkcji tej żywności, jak i prawidłowym żywieniu ludzi. Firmy współpracują z nami w czasie studiów. Mamy bardzo duże możliwości pracy. Laboratoria są świetnie wyposażone, mamy nowoczesny sprzęt. Później w praktyce naprawdę to się przydaje. Naprawdę mamy perełkę, jeżeli o to chodzi. Mamy możliwość po zakończeniu studiów pracy. Mamy najlepszą kadrę. Uważam, że Wydział Nauk o Zwierzętach jest najbardziej przyjazny. Pomagają nam spełniać nasze pasje. Mamy wiele ciekawych kół naukowych. Zresztą jak widać, między innymi koło naukowe AWES z naszymi ptakami szponiastymi i z sowami. Mamy wiele ciekawych kierunków. I zootechnikę, i hodowlę zwierząt towarzyszących i dzikich, i bioinżynierię. Więc nieważne, czy kogoś interesują zwierzęta gospodarskie, czy zwierzęta towarzyszące i dzikie, czy też mikrobiologia, genetyka, jak najbardziej odnajdzie się u nas i może liczyć na wsparcie nie tylko ze strony innych studentów, ale i wykładowców. Na naszym wydziale, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jakim konkretnie zwierzęciem jest zainteresowany, na pewno nasi wykładowcy pomogą mu w tym, żeby przekonał się do konkretnego gatunku i tym się zainteresował. Tak jak ja się interesuję, czy to są sowy, czy na przykład pies. Biotechnologii jest fajne to, że mamy dużo zajęć laboratoryjnych, dużo ćwiczeń praktycznych i możemy się rozwijać. Możemy także dodatkowo prowadzić różne prace naukowe, badawcze i to też jest fajna rzecz, żeby pisać w CV i pracodawca na to dużo lepiej patrzy. Na Wydziale tutaj Nauk Społecznych bardzo interesujące jest to, że poznajemy relacje między jednostkami. Czyli jesteśmy w stanie odnaleźć się kto w grupach społecznych, kto w środowisku pracy. Jesteśmy w stanie odpowiednio zaaranżować tę przestrzeń dookoła siebie. Nie oszukujmy się. Jesteśmy osobami społecznymi, żyjemy w grupach, czy to w pracy właśnie, czy to w innym środowisku. Jesteśmy społeczeństwem, więc praca po tym kierunku jest bardzo łatwa do znalezienia. Większość korporacji potrzebuje właśnie jednostki, które są w stanie ogarnąć ten cały system i odpowiednio nim zarządzać. Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki. Dlaczego nasz wydział jest moim zdaniem najlepszy? No bo IT jest najbardziej prężnie rozwijającą się działką tak naprawdę. 10 lat temu kto z nas miał smartfona, dzisiaj mają go wszyscy. I doskonale wiemy o tym, że będzie tego więcej i więcej. Sam rynek jest niedowartościowany, jeżeli chodzi o pracowników IT. A kadra naszego wydziału jest moim zdaniem skromnym, na tyle świetna, że potrafi przygotować w pełnym zakresie do udziału w rynku pracy, więc... Nic, tylko wybierać się na WZIM, moim zdaniem, na SGIW. Warto studiować ochronę środowiska. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych, dużo się uczymy praktycznie. Są zajęcia terenowe, wyjazdy. Laboratoria nowoczesne, wykładowcy świetni, bardzo profesjonalnie nas przygotowują. Szkoły nie mamy. Mamy dużo roślin, dużo upraw. Praktyki możemy robić w różnych miejscach, w Polsce, za granicą. Polecam. Uważam, że Wydział Rolnictwa i Biologii na SGGW jest jednym z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o studia przyrodnicze w Warszawie. Jest na pewno duży zakres ćwiczeń laboratoryjnych i możemy się nauczyć tutaj praktyki, możemy wejść na halę maszyn, zobaczyć jakieś tam traktory, kombajny. Możemy bardzo dużo rzeczy tutaj zobaczyć tak naprawdę od środka, więc uważam, że naprawdę polecany jest nasz wydział, jest najstarszy na naszej uczelni. Oczywiście, że mamy najlepszą weterynarię. Widać to przede wszystkim podczas rekrutacji, tak, ile do nas się zgłasza maturzystów, a ile do innych uczelni. Mamy najlepszych wykładowców prowadzących ćwiczenia, no i studentów przede wszystkim, czyli uczelnie z tradycjami, najdłuższe tak tradycje na ziemiach polskich, nauki medycyny weterynaryjnej, tak na cały świat już znani jesteśmy.
Ja zachęcam studentów, tych, którzy fascynują się przede wszystkim zwierzętami, tak? Po leśnictwie nie tylko las, ale w ogóle cały świat stoi otworem, naprawdę zachęcam, w ogóle polecam. Przede wszystkim jest bardzo wszechstronny wydział. Możemy się tutaj uczyć wszystkiego o przyrodzie, o kierunkach ścisłych. Wspaniałą kadrę, która świetnie potrafi nauczać z pasją. Ci ludzie po prostu wiedzą, o czym mówią, tak? I świetnych ludzi. Ludzie, którzy tu przychodzą, no, są jedyni w swoim rodzaju, chcą się rozwijać. Multum rzeczy, które można tutaj robić, tak? Mamy okazję poznać wszystkie przedmioty w praktyce. Bardzo świetne wyjazdy, bo to, co poznaliśmy najpierw na zajęciach teoretycznych, to teraz możemy dotknąć przedmiotu po prostu, dosłownie. Prowadzący prowadzą nas w lesie, pokazują, jak co mierzyć, gdzie co zbadać. Co świetne jeszcze, mamy po 3 latach możliwość odbycia praktyk w placówce jakiejkolwiek w kraju, wybranej przez nas, w ramach właśnie praktyk z uczelni. Miesięczne praktyki, które pozwalają też zrobić jakiś research na to, gdzie chcemy być później zatrudnieni, więc świetna sprawa. SGGW ma najlepszy kampus w Warszawie. Wszystko jest zebrane w jednym miejscu i faktycznie na naszej uczelni student ma wiele możliwości, bo może i przebierać w kierunkach, ma zakwaterowanie na kampusie, jeżeli tego potrzebuje. Jest dużo programów, z którymi współpracuje nasza uczelnia, jak na przykład Alrakis 2 albo Erasmus, więc można sobie również spróbować wyjechać za granicę, studiować w ramach naszej uczelni gdzieś indziej. No i mamy również bujne życie studenckie. W akademiku, wiadomo, niezawodnie, wszyscy się dobrze bawią, wydaje mi się, no i poza, tak, czyli od trzęsiny, połowinki, więc jest dużo zabawy poza oczywiście nauką, która jest najważniejsza. SGGW to najlepszy uniwersytet w naszym kraju, 200-letnia tradycja, najlepsi profesorowie, przyjdźcie do nas!